Podziwiałeś widoki, piękne? Piękne. Ale i fajnie... pod skały, jakie ładne tam no. Widać, nie? I co, w wodzie fajnie się kąpało? Fajnie. Ja drgnąłem, ale mi się nie udało. Nie udało ci się? Nie. A to ja niespecjalnie to zrobiłam, bo panowie mi kupowali takie atrakcje. Ale to jest fajny bajer. Bo lubię takie zjawiska meteorologiczne. Podniecam się zwykłą burzą, a tu trąba. Normalnie jestem tak podekscytowana. A tam jest dalej mniejsza taka, ale która jej nie będzie widać właśnie. No nie widzę nawet przez kamerę. Bo są dwie. Jedna jest taka cieniutka po lewej stronie, a druga gruba. Ach, bajera, normalnie bajera. Ach, jak mi się to podoba. Ach, cholera, ale super zjawisko. No troszkę się rozpraszam, była mocniejsza ta trąba, ale świetnie to wygląda. Kurde, widać jak te chmury do góry. Nie wiem czy to do samej ziemi powiedzą. Wciąga z powrotem chmura tą trąbę do góry tak jakby. Zobacz, wciąga ją do góry. Chmura z powrotem. Cięzna i coraz bardziej gruba, ale pięknie wygląda. To jest właśnie w naszym kierunku, nie? No, ale cudownie to wygląda. Jak ja się cieszę, że przynajmniej takie zjawisko tu zobaczę. Bo cały czas czekam na sztorm i burzę nad morzem. Żeby pioruny ciskały się o taple. Tak mi się to podoba. Część rury jest zasysana do chmury, a część jakby do dołu, nie? No. Nie, część zostaje. No, cudownie to wygląda, cudownie. No, też już po rurze teraz będzie. Ciekawe, jak tam przy ziemi to wygląda. Zobaczyć. Dokładnie. Już jestem w najwyższym punkcie. Jestem na dachu. Ale pięknie to wygląda. O, właśnie.
ostrość, żeby złapać. Przestaw wodę do góry. Ach, traci ostrość troszkę kamera. Aha, muszę tak złapać. Niesamowite. Jak pięknie to wygląda. Niesamowite. Złapać ostrość ładniejszą. Uf, szczęśliwa, że zobaczyłam coś takiego. Ostrość przez te kominy. Muszę jechać po kominach, żeby było widać. Muszę troszeczkę oddalić, bo jest bardzo szeroka. Dobra. O. Trąba powietrzna, przepiękna. Idealna. Ach, to za piękne zjawisko. Niesamowite. Proszę zobaczyć.